Dziękujemy bardzo, proszę Państwa, tak jak wspomniałem, program tej sesji przedstawia się następująco. Rozpoczynamy od wyścigów finałowych na 50 metrów stylem klasycznym, a następnie finały na 100 metrów stylem grzbietowym, 50 metrów stylem motylkowym. Wyścigi na 200 metrów stylem dowolnym i 100 metrów stylem motylkowym. I proszę Państwa, witamy pierwsze finalistki. Będą to dziewczęta, które popłyną na 50 metrów stylem klasycznym. Rekord Pucharu Silesia należy do Alicji Wojtkowiak. Został ustanowiony w zeszłym roku i wynosi 32 sekundy i 69 setnych. A w finale popłyną na torze szóstym Iga Idzikowska, piątka Chorzów, Polska. Przepraszam, oczywiście piątka Chorzów to jest Silesia. Na torze pierwszym Hanna Mielnik, UKS 5+1 Opole, Polska. Na torze piątym Helena Jarosz, UKS Omega Olkusz, Polska. Na torze drugim Wiktoria Kocjan, AZS AWF Katowice, Silesia. Na torze czwartym Marta Szopa, AZS AWF Katowice, Silesia. I na torze trzecim zawodniczka, która miała najlepszy czas eliminacji, Karolina Kobuszewska, UKS Huragan Sosnowiec, Silesia. Pierwszy finał, pierwszy pojedynek Silesia kontra Polska, 50 metrów stylem klasycznym kobiet. Ja tylko dodam, że sponsorem tej konkurencji jest firma Flamingo, reprezentowana przez pana Michała Spławińskiego. Czołowa polska żabkarka właśnie na tym dystansie, Karolina Kobuszewska, pływała w finale ostatnich mistrzostw Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ona najszybciej pływała w eliminacjach, jak wspominałem, 32,70. Obok Marta Szopa, AZS AWF Katowice na torze czwartym. Karolina Kobuszewska, tor trzeci, Marta Szopa na torze czwartym, na torze drugim Wiktoria Kocjan. Karolina Kobuszewska, tor trzeci, Marta Szopa, tor czwarty. I zwycięża Karolina Kobuszewska, UKS Huragan Sosnowiec, 32,79. Na miejscu drugim Marta Szopa, AZS AWF Katowice, 33 sekundy i 13 setnych. A na miejscu trzecim Wiktoria Kocjan, AZS AWF Katowice, 33,87. Gratulacje dziewczyny, brawa oczywiście dla Was, gratulacje również dla Waszych trenerów. Pierwszy finał za nami, nagrody finansowe oczywiście tradycyjnie u nas, 150 zł za pierwsze miejsce, 100 zł za drugie i 50 zł za miejsce trzecie. Proszę Państwa, kolejny finał przed nami, 50 metrów stylem klasycznym mężczyzn. Jeśli chodzi o...
Wczorajsze eliminacje wygrał oczywiście Tomasz Polewka, natomiast wycofał się z wyścigu na 50 klasycznym, ponieważ za chwilkę finał na 100 grzbietowym. Tutaj, tak jak wspomniałem, Maksymilian Cerlik, tor trzeci, tor czwarty Krzysztof Jung, tor piąty Paweł Smoliński. Na razie tutaj trudno ocenić. Myślę, wydaje, że jednak Maksymilian Cerlik na prowadzeniu, chociaż tutaj Kamil Romanowski też z toru drugiego atakuje. Tor trzeci Cerlik, tor drugi Romanowski i kto tutaj okaże się najlepszy? Jednak Maksymilian Cerlik. AZS AWF Katowice 28-38, 400 za nim Kamil Romanowski, AZS AWF Katowice, a trzecie miejsce również dla zawodnika AZS-u AWF-u Katowice Krzysztofa Junga. Gratulacje, brawo panowie. Max Cerlich, Kamil Romanowski i Krzysztof chodzi o dekoracje mężczyzn z finałów, to one odbędą się podczas trwania wyścigów na 200 dowolnym kobiet, a panie z finałów będziemy dekorować podczas trwania wyścigów na 200 dowolnym mężczyzn. Finał 100 metrów z terem grzbietowym, proszę Państwa, nie wszyscy Państwo o tym wiecie, ale Paulina Peda jeszcze 3 tygodnie temu miała złamaną nogę. Natomiast medycyna i fizjoterapia naprawdę czynią cuda. Paulina Peda pływa tutaj w finałach teraz na torze czwartym. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, Alicja Miłek, Stolne Miasto, Wieliczka, najszybsza w eliminacjach. Natomiast w tej chwili na prowadzeniu Paulina Peda, AZS AWF Katowice 29.68, to jej czas po pierwszych 50 metrach. Na drugiej pozycji w tej chwili Kinga Kępa, a na trzeciej Flavia Kamzol. Paulina Peda dosyć wyraźnie na prowadzeniu, a o drugą pozycję walczą
na torze trzecim Alicja Miłek, na torze piątym Kinga Kempa i na torze drugim Flavia Kamzol. I proszę Państwa, w finale zwycięża Paulina Peda, AZS-a WF Katowice. Niewątpliwie Paulina zwyciężyła w tym finale, natomiast może troszkę za słabo dotknęła tablicę. Tak jest, mamy ten wynik. 1:01.06. Jest to nowy rekord Pucharu Silesia. Gratulacje dla Pauliny, gratulacje dla trenerów AZS-u AWF-u Katowice. Na torze trzecim drugie miejsce Alicja Miłek, Solne Miasto Wieliczka, 1:03.39. A trzecia pozycja w tym finale dla Flavii Kamzol, Fala Niepołomice, 1:03.48. Proszę Państwa, przed nami kolejny finał 100 metrów stylem grzbietowym. Znakomici zawodnicy, a wśród nich rekordzista Polski na 50 metrów stylem grzbietowym, były mistrz Europy Tomasz Polewka i on jest rekordzistą Pucharu Silesia. W 2017 roku osiągnął wynik 52:06. I Tomek oczywiście również najszybciej pływał w eliminacjach, 53:38. A w finale popłyną na torze szóstym mistrz Polski na 200 metrów stylem motylkowym Michał Poprawa, AZS, AWF Katowice, Silesia. Na torze pierwszym Mateusz Sordyl, AZS, AWF Katowice, Silesia. Na torze piątym młodzieżowy medalista mistrzostw Polski seniorów na 400 zmiennym Adam Kuczak, AZS, AWF Katowice, Silesia. Na torze drugim Mateusz Zając, SMS, Wiktoria Racibórz, Silesia. Na torze czwartym Patryk Rożenek, SMS, Racibórz, Silesia. I na torze trzecim ubiegłoroczny również zwycięzca i zawodnik reprezentacji Polski, najszybszy w eliminacjach, Tomasz Polewka, AZS, AWF Katowice, Silesia. I finał 100 metrów stylem grzbietowym mężczyzn. ...53:38 to wynik Tomka z wczorajszych eliminacji. Słyszeliśmy charakterystyczny okrzyk, oznacza to, że w finale płynie na pewno Tomasz Polewka. To jego stały punkt programu, znakomity zawodnik AZS-u AWF-u Katowice, wychowany w Ruchu Grudziądz. Tomasz Polewka, tak jak wspomniałem, jego wynik z Netanii, rekord Polski do tej pory oczywiście aktualny. Tutaj w dobrej dyspozycji zawodnik AZS-u AWF-u Katowice, 24:94, pierwsze 50 metrów. Drugi Michał Poprawa w tej chwili, a trzeci Mateusz Zając. Tomasz Polewka, ostatni nawrót, ostatnia 25. Świetne pływanie pod wodą. I ostatnie finiszowe metry. I w tym wyścigu zwycięża Tomasz Polewka, AZS AWF Katowice, 52:76, także wynik zarewio 0,7 gorszy od rekordu Pucharu Silesia. 52:76,
Tomasz Polewka, na miejscu drugi Michał Poprawa, ZS AWF Katowice 54-57. A trzeci w tym wyścigu Patryk Rożenek, SMS Racibórz 55-23. Gratulacje panowie, gratulacje również oczywiście dla waszych trenerów. Słuchajcie, Helena Jarosz, Omega Olkusz, jest może? Jest? Bo za chwilkę finał, a nie zgłosiła się jeszcze na... Nie płynie Helena Jarosz. Wiktoria Domżalska, AZS AWF Katowice, słyszy nas? Wiktoria Domżalska. Wiktoria, jesteś gotowa do startu w finale w tej chwili? Okej, dwie minutki, w takim razie poczekamy. No takie sytuacje się zdarzają, pewnie były jakieś wykreślenia z tej konkurencji. I w związku z tym, że te finały odbywają się na początku następnego bloku, to oczywiście takie sytuacje mogą się zdarzać. Także proszę państwa, podsumowując troszeczkę te wyścigi, także przypominam, na 50 metrów stylem klasycznym zwyciężyła Karolina Kobuszewska, UKS Huragan Sosnowiec. Na 50 klasycznym mężczyzn Maksymilian Cerlik, AZS AWF Katowice. Na 100 grzbietowym kobiet Paulina Peda, AZS AWF Katowice. I na 100 grzbietowym mężczyzn, przed chwilą widzieliśmy ten wyścig, Tomasz Polewka, również AZS AWF Katowice. A przed nami za chwilkę kolejny finał 50 metrów stylem motylkowym kobiet. Ja dodam tylko, że rekordzistką Pucharu Silesia jest Paulina Peda, AZS AWF Katowice, która w zeszłym roku osiągnęła wynik 27 sekund i 83 setne. Proszę państwa, ważny rok dla sportu, dla polskiego pływania, oczywiście również rok olimpijski. Są to dla większości pewnie zawodników pierwsze zawody w tym roku kalendarzowym. Już niektórzy mają fajną formę, dosyć dobrze pływają, natomiast oczywiście są to dopiero pierwsze zawody, także życzymy oczywiście wszystkim zawodnikom rekordów życiowych w tym sezonie, a oczywiście tym najstarszym, tym najbardziej utytułowanym, oczywiście kwalifikacji olimpijskich, ponieważ w tym roku, przypomnę, mamy Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Mamy kilku zawodników, którzy już ten wynik osiągnęli, natomiast jeszcze on tutaj musi być powtórzony w tym roku, aby zawodnicy uzyskali kwalifikacje na igrzyska. Mamy już Wiktorię Domżalską, także możemy rozpoczynać kolejny finał 50 metrów stylem motylkowym. Zapraszamy. I proszę państwa, w wielkim finale popłyną na torze szóstym Gabriela Przybyła, UKS Jedynka Łazy.
I proszę Państwa, z przygodami dużymi, ale wystartował finał 50 metrów stylem motylkowym. Oczywiście tutaj powstało pewne zamieszanie, ale już nie ma co wnikać. Paulina Peda, tor pierwszy, tor czwarty, Kinga Kempa, tor trzeci, Flavia Kamzol. Tutaj zawodniczki walczą, Paulina Peda przed chwilką zwyciężyła w finale na 100 metrów stylem grzbietowym, a tutaj prowadzi również na 50 metrów stylem motylkowym i zwycięża Paulina Peda, AZS AWF Katowice, 28 sekund i 14 setnych. Na miejscu drugim na torze czwartym Kinga Kempa, piątka Chorzów, 29.04. I na torze drugim Edyta Czech, Pałac Młodzieży Katowice, 29.31, zajęła miejsce trzecie. Także gratulacje dziewczęta, gratulacje również oczywiście dla Waszych trenerów i przepraszamy Was za zamieszanie, że musiały się troszkę poczekać na swój start. Tak, i oczywiście gratulacje dla pana sędziego głównego, który tutaj był bardzo czujny. Jeszcze raz gratulacje dla medalistek tej konkurencji, a przed nami już ostatni finał na początku tego trzeciego bloku, a więc 50 metrów stylem motylko. Wyścigów na 200 dowolny mężczyzn, natomiast dekoracja finalistów mężczyzn odbędzie się już niedługo podczas trwania wyścigów na 200 dowolnym kobiet.
Tak jak wspomniałem, za chwilkę dekoracja, także zapraszam jeszcze raz mężczyzn, finalistów do dekoracji. 50 klasyczny mężczyzn, Maksymilian Cerli, Kamil Romanowski, Krzysztof Jung. 100 grzbietowym, Tomasz Polewka, Michał Poprawa, Patryk Rożenek. I 50 motylkowym, Mateusz Chowaniec, Michał Poprawa i Paweł Smoliński. Zapraszamy teraz finalistów do dekoracji. Startują teraz panie na 200 dowolnym. W związku z tym zaczniemy od dekoracji mężczyzn. Natomiast kobiety będziemy dekorować podczas trwania wyścigów na 200 dowolnym mężczyzn. A w serii trzeciej zwyciężyła Wiktoria Kos, płynąca na torze piątym. Jej czas to 2 minuty 41 i 23 setne. Zapraszamy finalistów tutaj już bliżej podium, ponieważ za chwilkę rozpoczynamy dekoracje. Max Cerli, Kamil Romanowski i Krzysztof Jung. Zapraszamy tutaj bliżej, zapraszamy trenera. I proszę Państwa, w konkurencji 50 metrów stylem klasycznym mężczyzn, której sponsorem jest Michał Spławiński i firma Flamingo. Trzecie miejsce i czek na 50 zł wywalczył Krzysztof Jung, AZS AWF Katowice. Miejsce drugie, medal srebrny i czek na 100 zł Kamil Romanowski, AZS AWF Katowice. A pierwsze miejsce, złoty medal i czek na 150 zł, Maksymilian Cerlich, AZS AWF Katowice. Czas zwycięzcy 28 sekund i 38 setnych. Trener zwycięzcy, trener AZS-u AWF-u Katowice, pan Robert Wilk, dekoruje najlepszych zawodników. Gratulacje raz jeszcze, Max Cerlich, Kamil Romanowski i Krzysiek Jung. A w wodzie mamy już serię czwartą. Na torze pierwszym Wiktoria Kocjan, AZS AWF Katowice. Tor drugi Milena Zawada, Delfin Cieszyn. Na torze trzecim Dominika Noga, Kłobucki Klub Pływacki Delfin. Tor czwarty Magda Styczeń, Towarzystwo Sportowe Akwedukt. Tor piąty Magdalena Chrapek, Delfin Cieszyn. I na torze szóstym Julia Październy, UKS Karlik Katowice. A przed nami dekoracja grzbiecistów. Zapraszamy panowie 100 metrów stylem grzbietowym. Zapraszamy panowie do dekoracji. 100 metrów stylem grzbietowym. Bardzo proszę tutaj o podejście bliżej podium. Na 100 metrów stylem grzbietowym trzecie miejsce wywalczył Patryk Rożenek, SMS Racibórz. Patryk Rożenek, trzecie miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym. Dawaj Popek, dawaj. Popek. Dekoracja. Miejsce drugie, Michał Poprawa, AZS AWF Katowice. Michał już się zbiera, a najlepszy okazał się Tomasz Polewka, AZS AWF Katowice. Czas zwycięzcy 52:76. Gratulacje dla zawodnika i dla jego trenera Wojciecha Sadowskiego. Najlepsi zawodnicy na 100 grzbietowym, finaliści Tomasz Polewka, Michał Poprawa i Patryk Rożenek. Dziękujemy bardzo, gratulujemy. Przed nami kolejna dekoracja za 50 metrów stylem.
50 metrów stylem motylkowym mężczyzn. Trzecie miejsce i czek na 50 zł wywalczył Paweł Smoliński, junior Kluczbork. SMS Racibórz. Miejsce drugie, medal srebrny Michał Poprawa, AZS AWF Katowice. A pierwsze miejsce, złoty medal i czek na 150 zł wywalczył Mateusz Chowaniec, UKS Wodnik, Siemianowice Śląskie. Czas zwycięzcy to 24 sekundy i 700. Mateusz Chowaniec, reprezentant Polski, złoty medalista młodzieżowych igrzysk olimpijskich. Trener Leszek Małyszek. Oczywiście gratulacje również dla pana trenera. Dziękujemy bardzo, gratulacje panowie i powodzenia w kolejnych startach. A w serii czwartej wygrała Wiktoria Kocjan, AZS AWF Katowice z czasem 2:14.71. Seria piąta, tor pierwszy Zuzanna Piaskowy, Stowarzyszenie Hobby Sport, Kiecz. Tor drugi Paulina Kozubowska, UKS Manta Kochowice, Ruda Śląska. Tor trzeci Daria Wieczorek, Karlik Katowice. Tor czwarty Julia Kaczmarzyk, Chłobucki Klub Pływacki Delfin. Tor piąty Amelia Krzemińska, Huragan Sosnowiec. I tor szósty Hanna Jarosz, UKS Omega Kleszczów. Aktualnie na prowadzeniu Amelia Krzemińska, płynąca za torze piątym. I proszę Państwa, mamy dla Państwa oczywiście zabawę. Nasz sponsor, nasz partner Silesia Swimming Center, reprezentowany przez Kajtka Załuskiego. Tutaj ma dla Państwa też nagrody wśród publiczności. Mateusz Chowaniec, zawodnik Wodnika Siemianowice Śląskie, który zwyciężył przed chwilą w finale na 50 motylkowym, będzie w Państwa kierunku rzucał 3 piłki na trybunach. My się tutaj znajdujemy aktualnie między dużym a małym basenem, także najpierw będzie rzut tutaj w tą stronę, potem mniej więcej na środku trybun i trzecie miejsce, z którego będzie Mateusz rzucał, to okolica platformy startowej. Kto z Państwa złapie piłeczkę na trybunach, to z tą piłeczką proszę się udać do strefy relaksu Silesia Swimming Center, tam do Kajtka Załuskiego, tutaj w salce 210 na pierwszym piętrze. Także mamy, jeszcze raz powtarzam, konkurs. Mateusz Chowaniec właśnie rzuca pierwszą piłeczkę.
Jest, teraz na środku mniej więcej. I teraz Mateusz przejść może tam na tamtą stronę. I teraz będzie w okolicach tam gdzieś platformy startowej, słupków startowych. Uwaga! I bardzo proszę, kto z Państwa złapał piłeczkę, proszę się udać tam na korytarz do strefy relaksu Silesia Swimming Center po odbiór nagrody. Gratulacje. A w serii piątej zwycięża z czasem 2 minuty 37 i 14 setnych Amelia Krzemińska, Huragan Sosnowiec. A tu jeszcze prosimy o doping. Ostatnia zawodniczka również dopływa do mety. Wielkie brawa. Przed nami seria szósta. Seria szósta. Na torze pierwszym Lena Dudek, Górnik Sosnowiec. Tor drugi Maja Kawulka, Karlik Katowice. Tor trzeci Dorota Goździewska, Salmożory. Tor czwarty Iga Bilińska, Manta Kochowice, Ruda Śląska. Tor piąty Julia Wawrzyniec, Karlik Katowice. I tor szósty Paulina Szebestik, również Karlik Katowice. Lena Dudek aktualnie na prowadzeniu, zawodniczka Górnika Sosnowiec. Płynąca na torze pierwszym, już z dość wyraźną przewagą. Lena Dudek, Górnik Sosnowiec, 2 minuty 37 i 27 setnych, czas zwycięzczyni serii szóstej. A tutaj na drugim miejscu do mety dopływa Iga Bilińska, Manta Kochowice, Ruda Śląska, i o trzecie miejsce w tej serii walczą do samego końca Dorota Goździewska i Julia Wawrzyniec. I to Dorota Goździewska właśnie zajmuje trzecie miejsce. Już za chwilę seria siódma.
Wystartowała seria ósma. Tor pierwszy Alicja Beńkowska-Salmożory. Tor drugi Izabela Gaca, Startopole. Tor trzeci Sara Kubiczek, Pałac Młodzieży Katowice. Tor czwarty Maja Cajza, Jedność 32 Przyszowice. Tor piąty Lidia Żmurko, Manta Kochowice, Ruda Śląska. I na torze szóstym Nadia Okońska, UKS Dragon Będzin. I to właśnie Nadia, płynąca na torze szóstym, zawodniczka Dragona Będzin, prowadzi już 75 metrów, pokonała za chwilę półmetek dystansu. Okońska kończy wyścig szósty, zwycięża z czasem 2 minuty 29 sekund i 39 setnych. A na drugim miejscu finiszuje Lidia Żmurko, Manta Kochłowice, Ruda Śląska. Zacięta walka również o trzecie miejsce, zawodniczek na torach 2 i 4. Ostatecznie trzecie miejsce w tej serii zajmuje Izabela Gaca, Start Opole. Seria ósma, tor pierwszy Hanna Radomska, Huragan Sosnowiec, tor drugi Patrycja Stępowska, Stowarzyszenie Hobby Sport, tor trzeci Nadia Wania, Delfin Cieszyn, tor czwarty Maja Niewiadomska, Manta Kochłowice, Ruda Śląska, na torze piątym Zofia Tawiś-Hubka, UMKS Jedynka Zabrze i tor szósty Maja Szykowska, Manta Kochłowice, Ruda Śląska. Widzimy już wyścigi coraz bardziej wyrównane. 21 serii do rozegrania, a więc już zbliżamy się do półmetka tej konkurencji. I czasy zgłoszeń są coraz lepsze. A na półmetku dystansu na prowadzeniu Maja Niewiadomska z Rudy Śląskiej, zawodniczka. A tuż za nią tor drugi i tor piąty, Patrycja Stępowska, Zofia Tawiś-Hubka.
Zawodniczki już na finiszowych metrach. Na prowadzeniu nic się nie zmieniło. Maja Niewiadomska kończy wyścig. Za chwilę pojawi się pewnie czas z backupu. Drugie miejsce Maja Szykowska, a trzecie Patrycja Stępowska. A czas zwycięzczyni mamy już na tablicy świetlnej. 2 minuty 32 sekundy 97 setnych. Maja Niewiadomska, Manta Kochłowice, Ruda Śląska, zwycięzczyni serii 8. Przed nami seria 9. A w serii 9 płyną na torze pierwszym Emilia Sowulewska, Jedność Przyszowice, tor drugi Julia Bielawna, Krotosz Krotoszyn, tor trzeci Marta Cygrimus, Secret Gliwice, tor czwarty Maja Bysiec, Huragan Sosnowiec, tor piąty Maja Stachowicz, UKS Dragon, Będzin i tor szósty Urszula Śliwka, Salmożory. Na półmetku na prowadzeniu Maja Cygrimus, Secret Gliwice. Prowadząca zawodniczka wykonała już ostatni nawrót. Pewnie zmierza po zwycięstwo w tej serii. Marta Cygrimus, Secret Gliwice. Finiszowe metry. I Maja wygrywa serię 9. A jej czas to 2 minuty 35 sekund i 6 setnych. A za jej plecami zacięta walka o kolejne miejsca. Seria 10. Dominika Zbruk, Manta Kochłowice, Ruda Śląska, tor pierwszy. Na torze drugim Kaja Kostańczyk, Wiktoria Zawiercie, tor trzeci Maja Górecka, Ondraszek Bielsko-Biała, tor czwarty Paulina Lazarek, Aquatica Pawłowice, tor piąty Estera Kochan, Aquatica Pawłowice i na torze szóstym Karolina Krystek, Ognisko TKKF Szczygłowice.
Zawodniczki już za półmetkiem. Dość wyrównana walka, nieznacznie na prowadzeniu, płynąca na torze trzecim Maja Górecka, a tuż za nią płynie na torze szóstym Karolina Krystek. Te dwie zawodniczki nieznacznie na prowadzeniu, a za ich plecami zacięta walka o miejsce trzecie. Za chwilę ostatnie 50 metrów przed zawodniczkami. Maja Górecka, Karolina Krystek, obie zawodniczki mocno finiszują, ale chyba tutaj na prowadzeniu nic się nie zmieni. Maja Górecka, 2 minuty 32 sekundy 44 setne, wygrywa w serii 10. Na miejscu drugim Karolina Krystek, a miejsce trzecie Estera Kochan. Seria 11. Tor pierwszy Emilia Wołoszczuk, Stowarzyszenie Hobby Sport Kietrz. Tor drugi Dominika Timmler, również Hobby Sport Kietrz. Tor trzeci Paulina Krause, Nowy Klub Pływacki Bielsko-Biała. Tor czwarty Natalia Skowron, Pałac Młodzieży Katowice. Tor piąty Weronika Lis, Kłobucki Klub Pływacki Delfin. I tor szósty Alena Staniszewska, Salmożory. A my, proszę Państwa, tutaj na prośbę zawodniczek przyspieszymy tą dekorację za 50 klasycznym kobiet i w konkurencji 50 metrów stylem klasycznym kobiet trzecie miejsce wywalczyła Wiktoria Kocjan, AZS AWF Katowice i czek na 50 zł. Trener Karoliny Kobuszewskiej, a prywatnie jej tata Grzesiek Kobuszewski dekoruje najlepsze zawodniczki. Drugie miejsce, medal srebrny, czek na 100 zł, Marta Szopa, AZS AWF Katowice. A pierwsze miejsce, złoty medal i czek na 150 zł, Karolina Kobuszewska, UKS Huragan Sosnowiec, 32 sekundy i 79 setnych. To czas zwycięzczyni. Trener UKS Huragan Sosnowiec, pan Grzegorz Kobuszewski, a prywatnie tata Karoliny dekorował najlepsze zawodniczki. Dziękujemy bardzo, gratulujemy. Przypominam, że kolejne dekoracje za 50 motylkowym kobiet i za 100 grzbietowym kobiet odbędą się podczas trwania wyścigów na 200 dowolnych mężczyzn. A w serii 11 na prowadzeniu Dominika Timmler, Stowarzyszenie Hobby Sport Kietrz. Wyraźnie na prowadzeniu, już za chwilę zawodniczka wykona ostatni nawrót. A po drugie miejsce zacięta walka na torach trzecim, czwartym i piątym. Równo płyną zawodniczki. Dwa 19:34 w serii 11 zwycięża Dominika Timmler, Stowarzyszenie Hobby Sport Kietrz. A tutaj o drugie miejsce chyba najmocniejszym finiszem popisuje się Paulina Krause. I miejsce trzecie Weronika Lis.
Wystartowała seria 12. A w serii tej płyną na torze pierwszym Zosia Zdziebło, Salmożory, tor drugi Alicja Jania, Huragan Sosnowiec, tor trzeci Gabriela Karkocha, Manta Kochowice, Ruda Śląska. Na torze czwartym Kinga Smykowska, również Manta Kochowice, Ruda Śląska, tor piąty Alicja Manowska, Karlik Katowice, tor szósty Olga Półkotycka, Pałac Młodzieży Katowice. Kinga Smykowska, Zosia Zdziebło, te dwie zawodniczki tutaj walczą o zwycięstwo w serii 12, nieznacznie na półmetku Kinga Smykowska. I bardzo dobry finisz zaprezentowała Zosia Zdziebło, Salmożory, która zwycięża w serii 12, 2:32:37, a tuż za nią płynąca na torze czwartym Kinga Smykowska, Manta Kochowice, Roda Śląska, 2:32:69. Seria 13, tor pierwszy Zuzanna Łukasik, jedynka Łazy, tor drugi Natalia Nikiel, piątka Chorzów, tor trzeci Julia Staszkiewicz, Górnik Sosnowiec, tor czwarty Aurelia Pustelnik, Manta Kochowice, Ruda Śląska, tor piąty Wiktoria Drażyk, Manta Kochowice, Ruda Śląska i na torze szóstym Anastazja Pol, Cesir Mos, Dąbrowa Górnicza.
finiszowe metry. Natalia Nikiel zwycięża w serii 13 z czasem 2 minuty 24 sekundy i 61 setnych. Miejsce drugie Wiktoria Drażyk, a na miejscu trzecim Anastazja Pol. Seria 14. Maja Rączkowska, LKS Jedność Przyszowice. Na torze pierwszym Natalia Łuczka, Mantakochowice Ruda Śląska, tor drugi. Na torze trzecim Emilia Socha, Park Wodny Tarnowskie Góry. Tor czwarty Sylwia Matyniak, Wodnik 29 Katowice. Tor piąty Maja Kloza, Mantakochowice Ruda Śląska. I na torze szóstym jej koleżanka klubowa Paulina Dorosińska. Zawodniczki zbliżają się do setnego metra, wyrównana walka tutaj na torach 1, 2, 3, a także tuż za nimi czwarty i piąty tor. Bardzo blisko, wszystko jeszcze może się zdarzyć w tej serii. Prosimy o doping dla swoich zawodniczek. A na prowadzeniu nieznacznie na półmetku płynąca na torze pierwszym Maja Rączkowska. Tory 1, 2, 3 i 6. Bardzo mocno tam zaczyna przyspieszać na torze szóstym Paulina Dorosińska. Zobaczymy, która z zawodniczek najwięcej sił zostawi na finisz. Ostatni nawrót. Bardzo równo, bardzo równo. Prosimy o doping. Chyba tor pierwszy jednak. Maja Rączkowska, Jedność Przyszowice, zwycięża w serii 14. 2:29:31. Miejsce drugie Maja Kloza, a na miejscu trzecim Emilia Socha. Seria 15. Julia Paśko na torze pierwszym, klub pływacki Sokół Rzeszów. Na torze drugim Julia Cyran, również Sokół Rzeszów. Tor trzeci Zofia Stawiarz, Huragan Sosnowiec. Tor czwarty Natalia Badura, Mantakochowice Ruda Śląska. Na torze piątym Zuzanna Scholz, Jedność 32 Przyszowice. I tor szósty Vanessa Kędziora, Mosm Tychy. Jest to już seria 15. Przypomnę tylko, że mamy 21 serii do rozegrania, a więc już coraz szybsze te wyścigi, coraz bardziej wyrównana walka. Do tej pory najlepszym czasem tutaj w tej konkurencji legitymuje się Wiktoria Kocjan. 2 minuty 14.71. I powoli, powoli zbliżamy się do tego czasu już. A na półmetku prowadzi Julia Cyran, Sokół Rzeszów. Bardzo mocne tempo narzuciła zawodniczka z Rzeszowa. 1 minuta 5,85.
Tutaj czasy zgłoszeń są w okolicach 2 minut i 30 sekund, także zawodniczki pływają dużo szybciej od tych, które są na zgłoszeniach, które prawdopodobnie mogą być ich rekordami życiowymi. Julia Cyran, 1.41, także wydaje się, że będzie to czas w okolicach 2.17, a więc znacznie, znacznie poprawi swój rekord życiowy. Julia Cyran, Sokół Rzeszów, 2 minuty 17 sekund i 16 setnych. Na miejscu drugim w tej serii dopływa Natalia Badura, a miejsce trzecie zajmuje Julia, przepraszam, Vanessa Kędziora, płynąca na torze szóstym. A my mamy już w wodzie serię 16. Płyną w niej na torze pierwszym Paulina Kawa, wodnik Siemianowice Śląskie. Tor drugi Oliwia Gierach, wodnik 29 Katowice. Tor trzeci Zuzanna Pawełek, Sokół Rzeszów. Tor czwarty Matylda Tuszyńska, piątka Chorzów. Tor piąty Magdalena Stefańczyk, Cesir Mozdąbrowa Górnicza. Tor szósty Natalia Gagatek, wodnik Siemianowice Śląskie. A tutaj na prowadzeniu płynąca na torze czwartym Matylda Tuszyńska z piątki Chorzów. Już dość wyraźne prowadzenie, 75 metrów. Już za tą zawodniczką widzimy mocne pociągnięcia, długi krok i oddala się od reszty stawki. Dwa 6,82, więc nieco wolniej niż w poprzedniej serii. Ale zobaczymy, co się będzie działo na drugiej setce. Finiszowe metry, ostatnie 10 metrów, Matylda Tuszyńska, piątka Chorzów, zwycięża w serii 16, a na miejscu drugim Zuzanna Pawełek, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. A przed nami już seria 17. Wszystkiego najlepszego oczywiście dla Zuzanny. A w serii 17 płyną na torze pierwszy Maneta Drabik, sukces Chorzów, tor drugi Anna Machno, Wiktoria Zawiercie, tor trzeci Helena Jarosz, Omega Olkusz. Tor czwarty Julia Wiernicka, piątka Chorzów, tor piąty Aleksandra Kuder,
Ondraszek Bielsko-Biała. I tor szósty, Wiktoria Bańkowska, UKS 5+1 Opole. Helena Jarosz na półmetku, minuta 6:30. Helena Jarosz wyraźnie na prowadzeniu, a za nią walka zacięta o miejsce drugie. Tutaj nieznacznie na torze szóstym Wiktoria Bańkowska, ale tutaj walczą jeszcze zawodniczki na torach 5, 4 oraz na torze drugim, a także przyspiesza zawodniczka z toru pierwszego. A wygrywa z czasem 2:17:34 Helena Jarosz, Omega Olkusz. Miejsce drugie Wiktoria Bańkowska, miejsce trzecie w tej serii Aleksandra Kuder. Seria 18 już pokonała pierwsze 50 metrów, a w serii tej płyną na torze pierwszym Oliwia Knap, Cesir Most Dąbrowa Górnicza, tor drugi Marta Pope, Marta Kochowice Ruda Śląska, tor trzeci Aleksandra Permus, Solne Miasto Wieliczka, tor czwarty Magdalena Motor, Klub Pływacki Sokół Rzeszów, tor piąty Amelia Purchałka, piątka Chorzów i tor szósty Michalina Skudlik, Marta Kochowice Ruda Śląska. Zawodniczki zbliżają się do setnego metra, a na prowadzeniu na torze trzecim płynąca Aleksandra Permus z klubu Solne Miasto Wieliczka. Minuta 5:41. O miejsce drugie, a Aleksandra zwycięża z czasem 2:16:29.
Miejsce drugie ostatecznie zajmuje w tej serii Marta Pope, a na miejscu trzecim Olivia Knapp. Przed nami seria 19, trzy serie zostały nam do końca. Seria 19, tor pierwszy Iga Maślej, Juwenia Wrocław, tor drugi Weronika Fira, Secret Gliwice. Na torach 3 i 4 nie widzimy zawodniczek, natomiast na torze 5 płynie Marta Zakrzewska, Juwenia Wrocław, i na torze 6 Maja Malaczewska, również z Juwenii Wrocław. A więc aż 3 zawodniczki w tej serii z Wrocławia. Jak do tej pory najlepszy wynik osiągnięty dzisiaj w tej konkurencji to 2 minuty 14, 71. Taki wynik osiągnęła Wiktoria Kocjan, ZSAWF Katowice, płynąca w serii czwartej. Zobaczymy, być może już w tej serii zawodniczki popłyną szybciej. A na prowadzeniu aktualnie Weronika Fira, Secret Gliwice. Zbliża się do półmetka. 1 minuta 4, 26. Minuta 39, także w okolicach minut 2.14, 2.15 taki wynik się tutaj zapowiada, chyba że zawodniczka z Gliwic mocno przyfiniszuje. I widzimy, właśnie to robi, włączyła mocno pracę nóg, mocniejsze pociągnięcia.
20. A na starcie mamy już serię. Tor pierwszy. Jeliczka, którzy trzeci Paula Żukowska, KU AZS UMCS Lublin, na torze czwartym Maja Malarz, Wiktoria Kozy, tor piąty Dominika Kramkowska, Juwenia Wrocław, na torze szóstym Julia KS Jednoszczyszyna Rzeszowice. Piętnastokrotna medalistka mistrzostw Polski w konkurencjach stylu zmiennego 200 i 400 metrów, ale również w stylu dowolnym, również na dystansie seniorów. 5 metrów na prowadzenie Malarz, Wiktoria Kozy. Metrów, 1 minuta, 1 sekunda i 66. Paula jest również rekordzistką Pucharu Silesia. Jej rekordowy rezultat to 2 minuty, 2 sekundy i 65 setnych. No dzisiaj po tym rozpoczęciu raczej będzie ciężko. Zapraszamy zawodniczki do dekoracji. Jeszcze raz powtarzam, za minutkę rozpoczniemy dekorację za stok grzbietowym i 50 metrów stylem motylkowym. Paulina Peda, Alicja Miłek i Flavia Kamzol, a także ponownie Paulina Peda, Kinga Kępa i Edyta Czech.
wygrywa w serii pierwszej Bartosz Goik. Tutaj mamy nieścisłości, mamy w liście startowej. Chwilę to wszystko się już ustabilizuje. Czas zwycięzcy 2 minuty 12, 49. Na miejscu drugi Krzysztof Piszka, na miejscu trzecie moje Kasper Paciepnik. Zapraszamy Paulinę Pedę do dekoracji. Zaczniemy od dekoracji na 100 metrów strem grzbietowym. Paulina Peda, zapraszamy do dekoracji. Wystartowała seria druga. Pierwszy, Filipa Prochna, bez kontaktu z Wicem Waśniewska. Mateusz Śniowski, Jakub Krzyżniewski, trzeci, Jakub Zielonka, zaangażowany na to, że piąty, Jakub Zielonki, to jest szósty, Jakub Błata. Srebrny medal na 100 zł, Alicja Miłek, Dolne Miasto, Bieliczka. Minuta 3 sekundy i 39 sekund. A pierwsze miejsce, złoty medal i czek na 150 zł, Paulina Peda, AZS AWF Katowice, która wynikiem 1 minuta 1 sekunda i 6 setnych ustanowiła nowy rekord Pucharu Silesia na 100 metrów stylem grzbietowym. Serdecznie gratulujemy zawodniczkom. Dziękujemy bardzo. Teraz dekoracja za 50 metrów z terenem motylkowym. Sponsorem tej konkurencji jest Polska Siemens, reprezentowany Polskiego. Trzecie miejsce, medal brązowy, 350 zł. FKS Pałac Młodzieży Katowice. 29. Brązowej medalistki. Miejsce drugie, medal srebrny, czek na 100 zł. 29 sekund i 4 setne. A pierwsze miejsce, złoty medal i czek na 150 zł. I swoje kolejne zwycięstwo podczas pucharu Silesia wywalczyła Paulina Peda, AZS. Za zwycięstwo 28 sekund, 14 setnych. Gratulujemy. Thank you.
szybkiego powrotu do zdrowia, do sprawności. W tej drugiej seria trzecia. Pierwszy Paweł Beńkow. Thanks.
na torze drugim. Thank you.
Wystartowała seria szósta, a w niej na torze pierwszym Szymon Kałabuza, wokół Rzeszów, po drugi Maciej Wróbę, Salmożory, po trzeci Maciej Pinkawa, tor czwarty Filip Dola, Pan Wody Karmackiej Góry, tor piąty Mateusz Różański, Salmożory, tor szósty Oskar Richter, Pan Wody Karmackiej Góry. A ja przeczytam zawodniczki, proszę Państwa, już o przygotowywanie się do konkurencji, która za chwilę się odbędzie, za konkurencję 200 metrów dowolnym dziewcząt. A są to w kategorii 10 lat i młodsi Izabela Gaca, Milena Zawada, Hanna Jarosz, kategoria 11-12 lat Wiktoria Bańkowska, Natalia Łuczka, kategoria 13-14 lat, Alicja Miłek, Gabriela Gorczyca, Kinga Natura i kategoria 15-16 lat, Maja Malasz, Karolina Stróżyk i Weronika Fira. A do finału tej konkurencji zakwalifikowały się Paula Żukowska, Maja Malasz, Alicja Miłek, Adrianna Szwabińska, Gabriela Gorczyca i szósty czas 2.12.81 Katarzyna Zarębik. Oczywiście czas na skreślenia z finału to jest 30 minut od tego momentu ogłoszenia finału, także jeżeli ktoś chce się wycofać, zawodniczki rezerwowe Karolina Stróżyk i Milka Macura. Szymon Kałabuza, Sokół Rzeszów, zwycięzca serii szóstej. Siódma, tor pierwszy Michał Wołoszyn, Stowarzyszenie Hopi Sport Kierz. Tor drugi Piotr Janeczko, Kamil Katowice. Tor trzeci Kacper Wieczorek, Park Wodny Tarnowskie Góry. Tor czwarty Marcel Słowik, Ruda Śląska, Kapy Ruda Śląska. Tor piąty Ksawery Prek, Cipry Gliwice i na ten szósty jego kolega klubowy Franciszek Koplin. I proszę Państwa, bardzo proszę o przygotowanie się do dekoracji dziewczęta za 200 dowolnym. Izabela Gaca, Milena Zawada, Hanna Jarosz, Wiktoria Bańkowska, Magdalena Stefańczyk i Natalia Łuczka, Alicja Miłek, Gabriela Gorczyca i Kinga Macura, Maja Malasz, Karolina Stróżyk i Weronika Fira. Bardzo prosimy tutaj o zbiórkę przy podium. Jak ruszy kolejna seria chłopców, to rozpoczniemy dekorację za 200 dowolnym dziewcząt. A na półmetku Michał Wołoszyn. Hobby Sport Kietrz, 1 minuta 10.74 i o drugie miejsce walczą tam zawodnicy z torów 4-5-6. Ja jeszcze raz zapraszam dziewczęta do dekoracji za 200 metrów stylem dowolnym. Dziewczęta
Za chwilkę, za minutkę rozpoczniemy dekorację za 200 metrów stylem dowolnym. Jeszcze raz tutaj zapraszam w okolice podium. Michał Wołoszyn, ostatnie 15 metrów przed zawodnikiem. Mocny finisz. I Michał Wołoszyn wygrywa serię siódmą, 2:32:85. Miejsce drugie Xavery Prek. A na miejscu trzecim Franciszek Koplin. Wystartowała seria ósma. Tor pierwszy Michał Sobel, Jedność Przyszowice. Tor drugi Przemysław Sobolewski, Sokół Rzeszów. Tor trzeci Tomasz Kołodziej, Park Wodny Tarnowskie Góry. Tor czwarty Jacek Pradela, Pałac Młodzieży Katowice. Tor piąty Paweł Wróblewski, Jedność Przyszowice. I tor szósty Wojciech Słota, UKS Dragon Benzin. I rozpoczynamy ceremonię dekoracji za 200 metrów stylem dowolnym dziewcząt w kategorii 10 lat i młodsze. Trzecie miejsce wywalczyła Hanna Jarosz, Omega Olkusz, 3 minuty 12 i 9 setnych. Drugie miejsce wywalczyła Milena Zawada, Delfin Cieszyn, 3 minuty 4 sekundy i 43 setne to czas srebrnej medalistki. A pierwsze miejsce i złoty medal wywalczyła Izabela Gaca, Start Opole. Czas zwyciężczyni to 2 minuty 51 i 41 setnych. Najlepsze zawodniczki w kategorii 10 lat i młodsze na 200 metrów stylem dowolnym. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz gratulacje dla Was, dla Waszych trenerów i Waszych rodziców. Kategoria 11-12 lat. Trzecie miejsce Natalia Łuczka, UKS Manta, Kochowice, Ruda Śląska. Czas brązowej medalistki to 2 minuty 30 i 21 setnych. Na miejscu drugi Magdalena Stefańczyk, Cesir Most, Dąbrowa Górnicza. 2 minuty 28 i 76 setnych. A pierwsze miejsce i złoty medal wywalczyła Wiktoria Bańkowska, UKS 5 plus 1 Opole. Czas zwyciężczyni 2 minuty 22 sekundy, przepraszam, i 5 setnych. A w serii ósmej zacięta walka o zwycięstwo. Ostatecznie na torze trzecim wygrywa Tomasz Kołodziej, Park Wodny Tarnowskie Góry. A jego czas 2 minuty 29 sekund 88 setnych. Kategoria 13-14 lat, trzecie miejsce Kinga Macura, Delfin Cieszyn, czas brązowej medalistki 2 minuty 14,1 setna. Miejsce drugie medal srebrny Gabriela Gorczyca, Solne Miasto Wieliczka, 2 minuty 12,19 setnych. A pierwsze miejsce i złoty medal wywalczyła Alicja Miłek, Solne Miasto Wieliczka. Czas złotej medalistki to 2 minuty 9 sekund i 38 setnych. Alicja Miłek, Solne Miasto Wieliczka.
Poczekamy jeszcze, tak, bo widzimy, że biegnie. Spokojnie, spokojnie. Alicja Miłek, Solne Miasto, Wieliczka. Dobrze, że zdążyłaś, bo by nagroda przepadła. 2 minuty 9 i 38 setnych, a więc mamy komplet medalistek kategorii 13-14 lat na 200 dowolnym. Dziękujemy bardzo, kategoria 15-16 lat. Tutaj trzecie miejsce wywalczyła Weronika Fira, Secret Liwice. 2 minuty 14 i 66 setnych. Miejsce drugie, medal srebrny, Karolina Stróżyk, Juwenia Wrocław. 2 minuty 13 i 41 setnych. A pierwsze miejsce i złoty medal wywalczyła reprezentantka Wiktorii Kozy, Maja Malasz. Czas zwycięzczyni to 2 minuty 8 i 98 setnych. Serdeczne gratulacje dla zawodniczek i dla ich trenerów. Najlepsze zawodniczki w kategorii 15-16 lat na 200 dowolnym. Dziękujemy bardzo, jeszcze raz gratulujemy. 2:19:25, Wojciech Słota, Dragon Będzin, wygrywa w serii ósmej. Seria dziewiąta, tor pierwszy Piotr Żogała, LKS Jedność Przyszowice, tor drugi Oskar Urban, Piątka Chorzów, tor trzeci Marcel Włodarczyk, Huragan Sosnowiec, tor czwarty Igor Dolnicki, Park Wodny Tarnowskie Góry, tor piąty Kacper Serwiński, Klub Pływacki Sokół Rzeszów i na torze szóstym Przemysław Dziurski, Piątka Chorzów. Piotr Żogała prowadzi na 150 metrze, a tuż za nim Oskar Urban i Marcel Włodarczyk. Tutaj tych trzech zawodników, właściwie chyba już dwóch, liczy się w walce o zwycięstwo w tej serii. Piotr Żogała dalej wygląda mocno. Ostatni nawrót. Piotr Żogała czy Oskar Urban? Oskar Urban, mocna praca nóg, ostatnie ruchy i zwycięża Oskar Urban, Piątka Chorzów, 2:11:30:22, a tylko 12 setnych za nim prowadzący prawie przez cały wyścig Piotr Żogała, Jedność Przyszowice, na miejscu trzecim Marcel Włodarczyk.
A zwycięzcą serii poprzedniej oczywiście Bartosz Loter, Delfin Cieszyn. Tutaj mała pomyłka, a mamy już serię 11 w wodzie, a w serii tej widzimy na torze pierwszym Maciej Bienia, Sokół Rzeszów, tor drugi Aleksander Piątkiewicz, Górnik Sosnowiec, którego nie widzimy na starcie, na torze trzecim Maciej Włoszek, Kłobucki Klub Pływacki Delfin, tor czwarty Artur Mórz, Park Wodny Tarnowskie Góry, tor piąty Wiktor Staniszewski, UKP Ruda Śląska i tor szósty Krzysztof Bieńko, Stowarzyszenie Hobby Sport Kietrz, którego też nie widać. Maciej Włoszek, Kłobucki Klub Pływacki Delfin na prowadzeniu serii 11. Ostatni nawrót. I Maciej Włoszek wygrywa tą serię 2 minuty 21 sekund i 8 setnych. To czas zawodnika Kłobuckiego Klubu Pływackiego Delfin. Wystartowała seria 12, a w niej na torze pierwszym Szymon Ignar, Salmożory, tor drugi Szymon Magner, UKP Ruda Śląska, tor trzeci Oliwier Kosmala, UKS Salmożory, tor czwarty Oskar Jarek, Manta Kochowice Ruda Śląska, tor szósty Aleks Rytkowski, Juwenia Wrocław. Minuta 5.03 na półmetku. Aleks Rytkowski, Juwenia Wrocław. Już dość wyraźna przewaga tego zawodnika, a czasy zgłoszeń w okolicach 2 minut 20, 2 minut 21, 22 sekund w tej serii. Także tutaj zapowiada się na dużo lepsze wyniki. Zawodnicy pływają szybko, poprawiają swoje rekordy życiowe. I o to w tym wszystkim właśnie chodzi. 150 metrów, 1:38.87. Także czas w okolicach minuty 11-12 tutaj się nam szykuje, jeżeli zawodnik wytrzyma, a jak widzimy przyspiesza jeszcze Aleks Rytkowski z Juwenii Wrocław. Ostatni nawrót. A za jego plecami na miejscu drugim Szymon Magner. I Aleks Rytkowski, Juwenia Wrocław, wygrywa w serii 12, 2:10.83, także tutaj znaczna poprawa, około 11-12 sekund, poprawa życiówki, także bardzo, bardzo dużo, gratulacje. Miejsce drugie Szymon Magner, a na miejscu trzecim w tej serii Oskar Jarek.
Seria 13, tor pierwszy. Filip Polonius, Górnik Radlin, tor drugi. Piotr Burchardt, Cesir Mozdąbrowa Górnicza, tor trzeci. Piotr Zawiślak, Delfin Cieszyn. Tor piąty, Krzysztof Gottschling, Wodnik Siemianowice Śląskie. I tor szósty, Jakub Melkowski, Manta Kochowice, Ruda Śląska. Minuta 1.75 to czas prowadzącego na półmetku Krzysztofa Gottschlinga z Siemianowic Śląskich. Tutaj czas zgłoszenia Krzysztofa to 2.17.61, a tutaj zawodnik znacznie szybciej płynie. To będzie wynik na pewno poniżej 2.10. 1.34.47, a więc około 33 sekund, ta 50. Przy dobrym finiszu możemy liczyć na wynik 2.6 w okolicach 2.6. I Krzysztof Gottschling pewnie zmierza po zwycięstwo w serii 13. 2 minuty 5 sekund 71 setnych to czas zwycięzcy zawodnika UKS Wodnik Siemianowice Śląskie, a miejsce drugie w tej serii zajmuje Piotr Burchardt, Cesir Mozdąbrowa Górnicza, a miejsce trzecie płynący na torze szóstym Jakub Melkowski, zawodnik Manta Kochowice, Ruda Śląska. Startowała seria 14. Znowu mamy niepełny skład tej serii, a płynął w tej serii na torze pierwszym Mateusz Konopko, Jedność Przyszowice, tor drugi Paweł Proszowski, Park Wodny Tarnowskie Góry, tor czwarty Łukasz Łata, Secret Gliwice, tor piąty Kacper Porwik, Piątka Chorzów i tor szósty Kajetan Dubas, Cesir Mozdąbrowa Górnicza. Półmetek dystansu, 1 minuta, 1 sekunda, 37 setnych, Kajetan Dubas. Cały czas na prowadzeniu Kajetan Dubas, a za jego plecami już tam się czają zawodnicy, wszyscy bardzo mocno finiszują na torze drugim. Paweł Proszowski, ale zwycięża prowadzący od początku do końca Kajetan Dubas, Cesir Mozdąbrowa Górnicza, 20-58.
Seria 15. Tor pierwszy Jakub Koralewicz, Huragan Sosnowiec. Tor drugi Kevin Koziołek, Secret Gliwice. Tor trzeci Oliwier Sosnowski, UKS 5 plus 1 Opole. Tor czwarty Igor Wierzbicki. Tor piąty Michał Durlik, obaj Juwenia Wrocław. I tor szósty Marcin Pera, Wodnik Siemianowice Śląskie. To 50 metrów, Jakub Koralewicz. Na prowadzeniu tur za nim Kevin Koziołek, a więc tory 1 i 2. Jakub Koralewicz, Kevin Koziołek, ostatni nawrót. Jakub Koralewicz, Huragan Sosnowiec, 2.7.38. Na miejscu drugim Kevin Koziołek, Secret Gliwice, 2.7.58. Seria 16, a więc ostatnia seria przed seriami rozstawianymi. A w serii tej płyną na torze pierwszym Szymon Szczepanik, klub pływacki Sokół Rzeszów, tor drugi Claudio Basaes, piątka Chorzów, tor trzeci Dawid Czerczak, Secret Gliwice, tor czwarty Wiktor Sarnowicz, Juwenia Wrocław, tor piąty Mateusz Pawlica, piątka Chorzów i tor szósty Tymoteusz Wojnar, Sokół Rzeszów. Trzech zawodników na prowadzeniu, tor pierwszy, tor drugi, tor trzeci, również na torze czwartym. Wiktor Sarnowicz włącza się do walki o zwycięstwo. Bardzo mocny finisz, wszyscy zawodnicy finiszują. Ale który z nich będzie najszybszy na ścianie? Tor trzeci, Dawid Czerczak, Secret Gliwice, 2 minuty 5 sekund 98 setnych, a tylko 1 setną sekundy za nim Claudio Basaes, piątka Chorzów, 2.5.99. Rozpoczynamy serię rozstawiane.
seria 17. A w pierwszej serii ustawianej płynął Konrad Skalski, wodnik Siemianowice Śląskie, tor pierwszy. Na torze drugim Michał Tomaszowski, również wodnik Siemianowice Śląskie. Tor trzeci Sebastian Ciasno, AZS AWF Katowice. Na torze czwartym jego kolega klubowy Maksymilian Cerlich. Na torze piątym Łukasz Gorgosz, Aquatica Pawłowice. I tor szósty Jakub Pietraszczyk, Huragan Sosnowiec. Bardzo mocno rozpoczął Michał Tomaszowski, wodnik Siemianowice Śląskie. I to on na prowadzeniu. ...55-7. Pierwsze 100 metrów Michał Tomaszowski. Około 2 metrów przewagi. Na drugim miejscu Maksymilian Cerlich, na trzecim Sebastian Ciastoń. No i zobaczymy, czy tutaj starsi zawodnicy AZS-u AWF-u Katowice zachowali więcej sił na drugiej części dystansu. Ale Michał Tomaszowski trzyma się dzielnie. Mocne pociągnięcia, dobry krok. Ostatnie 50 metrów przed nimi, ale tutaj zawodnicy AZS-u AWF-u Katowice nieco zbliżyli się do młodszego kolegi. Ostatni nawrót. Tory 2, 3, 4. Bardzo równo. Wydaje się, że Maksymilian Cerli wychodzi na prowadzenie. Również Sebastian Ciastoń przyspiesza. I jednak zawodnicy AWF-u Katowice. A dokładnie Sebastian Ciastoń. 1 minuta 55. I 76 setnych sekundy. Na drugim miejscu Maksymilian Cerlich. Na trzecim Michał Tomaszowski, który tutaj prawdopodobnie poprawił swój rekord życiowy o sekundę. Gratulujemy. Seria 18. W serii 18 płynął na torze pierwszym Kamil Geisner, wodnik Siemianowice Śląskie, tor drugi Maksymilian Rychel, MKS SMS Wiktoria Racibórz, tor trzeci Michał Poprawa, AZS AWF Katowice, tor czwarty Kamil Ogorzałek, wodnik 29 Tychy, tor piąty Szymon Wrabec, Juwenia Wrocław i tor szósty Dawid Malik, Manta Kochłowice, Ruda Śląska. 25-58 Michał Poprawa. Mocne rozpoczęcie zawodnika z Katowic. Michał Poprawa zbliża się do 150 metra, zanim Kamil Ogorzałek. No i ci dwaj zawodnicy z wyraźną przewagą nad resztą stawki. Prawdopodobnie, jeżeli utrzymają tempo, to mogą być spokojni awansu do popołudniowego finału. Michał Poprawa, wydaje się, że troszeczkę zwolnił na finiszu, ale wygrywa z czasem 1 minuta 52 sekundy 77 setnych. Kamil Ogorzałek, miejsce drugie, 1:55:43.
A przed nami seria 19, ostatnia, w której na torze trzecim widzimy mistrza Polski aktualnego w tej konkurencji, Jana Hołuba. Wystartowali zawodnicy serii ostatniej, 19. Tor pierwszy Paweł Kucharski, Secret Gliwice. Tor drugi Dominik Dudys, MKS SMS Wiktoria Racibórz. Tor trzeci wcześniej wspomniany Jan Hołub, AZS UMCS Lublin. Tor czwarty Władysław Butkiewicz, AZS AWF Katowice. Tor piąty Bartosz Staniszewski, UKP Ruda Śląska. I na torze szóstym Antoni Nowak, Juwenia Wrocław. Rekord Pucharu Silesia w tej konkurencji należy do Rafała Bugdola i wynosi 1 minuta 48 sekund i 45 setnych. Raczej tutaj w wyścigu eliminacyjnym no, możemy się raczej nie spodziewać tego poprawienia tego wyniku, chociaż kto wie, tutaj mocno rozpoczął Jan Hołub, 53-63 na półmetku. Więc no, może być troszkę ciężko. Jan Hołub również jest po ciężkim zgrupowaniu kadry narodowej na Florydzie, także tutaj może odczuwać lekkie zmęczenie. Ale jak widzimy, duża przewaga. Jan Hołub nie oszczędza się już w eliminacjach, płynie bardzo mocno. 1:22:37, 150 metrów. Bardzo wysoki zawodnik, długie ramiona, więc te pociągnięcia też są długie, krok mocny i pewnie zmierza po zwycięstwo w serii 19 i awans do popołudniowego finału. A o miejsce drugie walczą Władysław Butkiewicz i Dominik Dudys, a zwycięża Jan Hołub, AZS UMCS Lublin, przepraszam, 1 minuta 51 sekund i 51 setnych. Miejsce drugie Dominik Dudys, a na miejscu trzecim Władysław Butkiewicz, chociaż tutaj chyba ta tablica znowu nam nie zadziałała. Miejsce trzecie, tak, Władysław Butkiewicz, 0,2 sekundy dzieliło tych zawodników, miejsce drugie od trzeciego. A na platformie startowej widzimy już zawodniczki, które za chwilę przystąpią do konkurencji 100 metrów stylem motylkowym. A w serii pierwszej popłynęły na torze pierwszym Adrianna Szwabińska, Torpeda Oleśnica, tor drugi Lidia Szmyt, 5 plus 1 Opole, tor trzeci Weronika Lis, Kłobucki Klub Pływacki Delfin, tor czwarty Weronika Cyran, Klub Pływacki Sokół Rzeszów, tor piąty Alena Staniszewska, Salmożory i na torze szóstym Dorota Goździewska, również Salmożory. 50 metrów, 32 sekundy, 59 setnych. Wyraźnie na prowadzeniu zawodniczka UKP Torpeda Oleśnica Adrianna Szwabińska.
1 minuta 10:68 to czas zwycięzczyni serii pierwszej Adrianny Szwabińskiej, UKP Torpeda Oleśnica. Seria druga, tor pierwszy Urszula Śliwka, Salmożory, tor drugi Karolina Michalik, Aquatim Mikołów, tor trzeci Laura Bałos, Aquatica Pawłowice, tor czwarty Julia Lewandowska, Piranie Osielsko i tor szósty Maja Wacław, Sokół Rzeszów. A ja przypomnę jeszcze raz o strefie chillu, która mieści się na pierwszym piętrze. Strefa chillu Silesia Swimming Center, Kajetan Załuski. Tam można się zrelaksować i również nic nie stracić z zawodów, ponieważ jest również dostępna tam relacja, która jest na megatiming.pl również. A w serii drugiej wygrywa płynąca na torze szóstym Maja Wacław, Sokół Rzeszów, 1 minuta 25 sekund i 58 setnych. ...38 sekund 5 setnych na półmetku Lena Dudek, a oprócz niej w tej serii płynął Tatiana Kloc na torze drugim, UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska, Liliana Szlaga, UKS Aqua Team Mikołów. Tor czwarty Ewelina Ciupa, Sukces Chorzów, tor piąty Martyna Kloc, Manta Kochłowice Ruda Śląska i na torze szóstym Julia Bomba, UKS Dragon Będzin. Za chwilkę dekoracja za 200 dowolnym chłopców. Bardzo proszę, Kacper Osak, Wiśniowski i Patryk Pichit, Filip Polonus, Wiktor Staniszewski, Artur Mąż, Łukasz Gorgosz, Dawid Malik, Marcin Pera, Bartosz Staniszewski, Kamil Geisner i Szymon Wrabec. Zapraszamy do dekoracji za 200 dowolnym mężczyzn.
Jeszcze raz bardzo proszę tutaj zawodników o zgłoszenie się do dekoracji za 200 metrów stylem dowolnym. Rozpoczynamy ceremonię dekoracji za 200 metrów stylem dowolny mężczyzn. W najmłodszej kategorii trzecie miejsce wywalczył Patryk Pichit, UKS Dragon Benzin. Czas brązowego medalisty to 3 minuty 26 sekund i 92 setne. Miejsce drugie, medal srebrny. Tymoteusz Wiśniowski, LKS Jedność 32 Przyszowice, 2 minuty 50 i 26 setnych. A pierwsze miejsce i złoty medal wywalczył Kacper Osak, Solne Miasto Wieliczka. Czas zwycięzcy to 2 minuty 47 i 51 setnych. Najlepszych zawodników dekoruje trener Kacpra, znakomity zawodnik, jeszcze do niedawna Maciej Hołub, wielokrotny mistrz Polski w stylu klasycznym. Dziękujemy bardzo. Ale to jeszcze właśnie. Komunikat o dyskwalifikacji, Anna Bajdura. Dyskwalifikacja za przedwczesny start. I kategoria 11-12 lat, trzecie miejsce Artur Musz, MKS Park Wodny Tarnowskie Góry, 2 minuty 22 sekundy i 72 setne. Drugie miejsce, medal srebrny, Wiktor Staniszewski, UKP Ruda Śląska, 2 minuty 22 sekundy i 45 setnych. A pierwsze miejsce i złoty medal wywalczył Filip Polonius, Górnik Radlin. Czas złotego medalisty to 2 minuty 21 sekund i 63 setne. Dziękujemy bardzo. Teraz dekoracja w kategorii 13-14 lat. Trzecie miejsce wywalczył Marcin Pera, UKS Wodnik Siemianowice Śląskie, 2 minuty 11 i 73 setne. Drugie miejsce, medal srebrny, Dawid Malik, Manta Kochłowice Ruda Śląska, 2 minuty 5 sekund i 15 setnych.
A pierwsze miejsce i złoty medal wywalczy Łukasz Gorgosz, Aquatica Pawłowice, który wynikiem 2 minuty, 2 sekundy i 85 setnych ustanowił nowy rekord Pucharu Silesia w tej kategorii wiekowej. I kategoria 15-16 lat, trzecie miejsce Szymon Wrabec, Juwenia Wrocław, 2 minuty 1 sekunda i 51 setnych. Drugie miejsce, medal srebrny, Kamil Geisner, UKS Wodnik Siemianowice Śląskie, 2 minuty i 84 setne. A pierwsze miejsce i złoty medal Bartosz Staniszewski, UKP Ruda Śląska. Czas zwycięzcy to 1 minuta 58 i 63 setne. Gratulacje dla Was, dla Waszych trenerów. A najlepszych zawodników dekorował Maciej Hołup. Dziękujemy bardzo i jeszcze raz gratulujemy. A w serii szóstej wygrywa płynąca na torze pierwszym Dominika Timmler. 1 minuta 15, 95. Seria siódma. Tor pierwszy Alicja Garnysz, nowy klub pływacki Bielsko-Biała. Tor drugi Natalia Jakubczyk, Cesir Mozdąbrowa Górnicza. Tor trzeci Emilia Zabawa, UKS SP8 Chrzanów. Tor czwarty Maja Drzewiecka, Park Wodny Tarnowskie Góry. Tor piąty Karolina Cwynar, klub pływacki Sokół Rzeszów. I tor szósty Paulina Dorosińska, UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska. W konkurencji 100 metrów stylem motylkowym kobiet zostanie rozegranych 11 serii, a więc już za chwilę zobaczymy te serie rozstawiane. A na prowadzeniu w serii siódmej Emilia Zabawa. Seria ósma, tor pierwszy Amelia Purchałka, piątka Chorzów, tor drugi Weronika Fira, tor trzeci Miliana Konopka, obie Secret Gliwice, tor czwarty Dominika Hazuka, Huragan Sosnowiec,
Tor piąty Zuzanna Walkiewicz, Manta Kochłowice, Ruda Śląska i zawodniczka z tego samego klubu na torze szóstym, Michalina Skudlik. A wygrywa płynąca na torze drugim Weronika Fila, Secret Gliwice, 1 minuta 12 i 38. Przed nami pierwsza z serii rozstawianych, seria dziewiąta. Seria dziewiąta. Tor pierwszy Olga Bukowska, Pałac Młodzieży Katowice. Tor drugi Gabriela Przybyła, Jedynka Łazy. Tor trzeci Alicja Miłek, Solne Miasto Wieliczka. Tor czwarty Jessica Pawłowska, Junior Kluczbork. Tor piąty Oliwia Borowska, Ondraszek Bielsko-Biała. I tor szósty Wiktoria Pucek, Jedynka Łazy. Widzimy już tutaj znaczne przyspieszenie, pierwsze 50 metrów, 30 sekund, 52 setne, Alicja Miłek. I Alicja Miłek pewnie zmierza do mety, a czas zwycięzczyni serii dziewiątej, 1 minuta 6 sekund 7 setnych. Miejsce drugie Jessica Pawłowska, a na miejscu trzecim Gabriela Przybyła. Seria dziesiąta. Seria dziesiąta. Tor pierwszy Marta Pope, Manta Kochłowice, Ruda Śląska. Tor drugi Flavia Kamzol, Falanie Połomice. Tor trzeci Paula Żukowska, AZS-u MCS Lublin. Tor czwarty Gabriela Gorczyca, Solne Miasto Wieliczka. Tor piąty Weronika Błaszczyk, Junior Kluczbork. I tor szósty Iga Maślej, Juwenia Wrocław. Paula Żukowska, Gabriela Gorczyca i Flavia Kamzol. A ostatecznie Paula Żukowska, 1 minuta 5 sekund 58 setnych. Miejsce drugie Gabriela Gorczyca, minuta 6:30 i na miejscu trzecim w tej serii Flavia Kamzol, 1 minuta 6:56. Startowała ostatnia seria eliminacyjna 100 metrów stylem motylkowym pań, a płyną w niej na torze pierwszym Hanna Mielnik, UKS 5 plus 1 Opole, tor drugi Edyta Czech, Pałac Młodzieży Katowice, na torze trzecim Paulina Peda, AZS AWF Katowice, na torze czwartym Marta Kasprowicz, MKS SMS Wiktoria Racibusz, tor piąty Nikola Niewiadomska, Manta Kochowice, Ruda Śląska i tor szósty Natalia Zięba, MKS SMS Wiktoria Racibusz. Paulina Peda płynąca na torze trzecim to medalistka Mistrzostw Polski Seniorów w tej konkurencji.
1 minuta 4 sekundy 23 setne. Paulina Peda, ZS AWF Katowice, wygrywa z serii 11. Miejsce drugie w tej serii zajmuje Marta Kasprowicz. 1 minuta 6,5 sekundy i te zawodniczki prawdopodobnie wejdą do popołudniowego finału. A przed nami w tej samej konkurencji chłopcy. A w serii pierwszej na 100 metrów motylkowym płyną Maciej Pinkawa, Amanda Kochowice, Ruda Śląska. Tor pierwszy, tor drugi Jeremi Skolik. Park Wodny Tarnowskie Góry, na torze trzecim Julian Domino, Sokół Rzeszów. Na torze czwartym Oskar Schubert, Sukces Chorzów. Tor piąty Dominik Krząkała, Amanda Kochowice, Ruda Śląska. I tor szósty Maciej Permus, Solne Miasto Wieliczka. No jak widzimy, zacięta walka tutaj na torach pierwszym i drugim o zwycięstwo. Zawodnicy już, no ciężko, bo to jednak dla takich młodych zawodników daleko dość, a wygrywa ostatecznie płynący na torze drugim Jeremi Skolik. Park Wodny Tarnowskie Góry, 1 minuta 27 sekund, 73 setne. A Maciej Pinkawa, który również tak dzielnie tutaj walczył z Jeremim, jedynie 800 wolniej. Seria druga, tor pierwszy Szymon Szafranek, Secret Gliwice, tor drugi Oskar Urban, piątka Chorzów, tor trzeci Norbert Ociepa, Wiktoria Zawiercie, tor czwarty Michał Minta, Dragon Benzin, tor piąty Oliwier Kosmala, Salmożory i tor szósty Adam Kuczak, AZS AWF Katowice. I to Adam Kuczak na prowadzeniu wyraźnie, no tutaj kilka lat starszy zawodnik, już 20-letni. A więc doświadczenie bardzo duże, finalista Mistrzostw Polski Seniorów w konkurencji 400 metrów stylem zmiennym. I wyraźnie na prowadzeniu 28-33 rozpoczął Adam Kuczak. A na miejscu drugim płynący na torze pierwszym Szymon Szafranek, Secret Gliwice. Minuta i 200. Adam Kuczak, AZS AWF Katowice. No, zacięta walka o miejsce drugie w tej serii. Ostatecznie Norbert Ociepa, Wiktoria Zawiercie o 200 przed Szymonem Szafrankiem z Secretu Gliwice. 1 minuta 15 i 40. Startowała seria trzecia. Tor pierwszy Kryspin Śliwiński, tor drugi Wojciech Boryś, obaj Jedność Przyszowice. Tor trzeci Bartłomiej Jabłoński, Stowarzyszenie Hobby Sport Kiecz. Tor czwarty Tomasz Kołodziej, Park Wodny Tarnowskie Góry.
Tor piąty, Kacper Paciepnik, klub pływacki, Kłobucki klub pływacki Delfin. I tor szósty, Łukasz Gajos, MKS Pałac Młodzieży Katowice. W konkurencji tej zostanie rozegranych 10 serii, oczywiście eliminacyjnych. Trzy ostatnie serie to serie rozstawiane. A na prowadzeniu Bartłomiej Jabłoński. Jedna minuta 13:57 to czas zwycięzcy serii trzeciej Bartłomieja Jabłońskiego, Stowarzyszenie Hobby Sport Kietrz. Seria czwarta, tor pierwszy Maciej Dusza, tor drugi Igor Pergu, tor trzeci Mateusz Pinczak, tor czwarty Grzegorz Warwas, tor piąty Hubert Cisowski, tor szósty Filip Polonius. Ja jeszcze wyczytam tutaj finalistów 200 metrów stylem dowolnym mężczyzn, a są to Jan Hołup z pierwszym czasem 1:51:51, drugi Michał Poprawa, następnie Kamil Ogorzałek, Dominik Dudys, Sebastian Ciastoń i Władysław Budkiewicz, 1:55:78. Zawodnik rezerwowy to Maksymilian Cerlich. I oczywiście, jeżeli ktoś chciałby się wycofać, to bardzo prosimy o wykreślenia do 30 minut. A ja jeszcze mam ogłoszenie jedno, jeżeli któryś z trenerów, opiekunów, czy też zawodników chciałby się wycofać, wykreślić z jakiejś konkurencji, to bardzo prosimy podejść tutaj do stolika speakera. Jest specjalna lista, na którą wpisujemy. Dzięki temu będziemy po prostu mieli mniej serii, żeby nie było pustych miejsc, żeby serie były pełne i żeby te zawody przebiegły jak najbardziej sprawnie. A w serii czwartej zwycięża Igor Pergus, Almożory 1:10:28. Seria piąta, tor pierwszy Adam Pawlik, Manta Kochowice, Ruda Śląska, tor drugi Maksymilian Mruzek, Fala Niepołomice, tor trzeci Łukasz Łata, Secret Gliwice, tor czwarty Jakub Melkowski, Manta Kochowice, Ruda Śląska, tor piąty Maksymilian Jańczyk, Ondraszek Bielsko-Biała i tor szósty Mateusz Pawlica, piątka Chorzów. Bardzo prosimy o zgłoszenie się w okolice podium. Zawodnicze, które zajęły czołowe miejsca w konkurencji 100 metrów motylkowym dziewcząt. Kategoria 10 lat i młodsi, Julia Lewandowska, Weronika Cyran, Julia Bomba. Kategoria 11-12, Natalia Jakubczyk, Maja Drzewiecka, Zuzanna Łukasik. 13-14 lat, Alicja Miłek, Gabriela Gorczyca, Flavia Kamzol. Kategoria 15-16 lat, Edyta Czech, Gabriela Przybyła i Weronika Fira. Za chwilę ta dekoracja się rozpocznie. W serii piątej wygrywa płynący na torze trzecim Łukasz Łata, Secret Gliwice, 1:09:70.
Seria szósta, tor pierwszy, Mateusz Świeca, Sokół Rzeszów, tor drugi, Marcin Pera, Siemianowice Śląskie, Wodnik Siemianowice Śląskie, tor trzeci, Claudio Basaes, piątka, Chorzów, tor czwarty, Hubert Czernicki, Sokół Rzeszów, tor piąty, Kacper Kapitan, Cesir Most, Dąbrowa Górnicza i tor szósty, Adam Till, UKP Ruda Śląska. ...29-95, nieznacznie na prowadzeniu Claudio Basaes, piątka Chorzów. Wydaje się, że tutaj znowu coś, tablica na torze czwartym nie do końca połączyła, tak jest, seria szósta, Hubert Czernicki, Sokół Rzeszów, zwycięża tej serii. Seria siódma, tor pierwszy Przemysław Plewka, Secret Gliwice, tor drugi Michał Durlik, Juwenia Wrocław, tor trzeci Dawid Malik, Ochowice Ruda Śląska, tor czwarty Marcin Wykręt, Secret Gliwice, tor piąty Dominik Wdowiak, Dragon Będzin, tor szósty Krzysztof Bieńko, Hobby Sport Kietrz. No i coraz szybciej już rozpoczęcie poniżej 29 sekund. Ostatnia ściana nawrotowa, Marcin Wykręt na prowadzeniu z Secretu Gliwice. I tutaj świetny finisz zawodnika z Gliwic. I to on wygrywa z czasem 1 minuta i 72 setne, a więc znacznie poprawia czas zgłoszenia, być może rekord życiowy. A przed nami dekoracja za 100 motylkowym kobiet. Zapraszam dziewczęta, za chwilkę rozpocznie się dekoracja za 100 metrów stylem motylkowym. A w wodzie pierwsza z serii rozstawianych, tor pierwszy Krzysztof Goszling, tor drugi Paweł Kwiecień, tor trzeci Jan Hołb, tor czwarty Szymon Wrabec, tor piąty Dawid Czerczak, tor szósty Jakub Paszek. Sto metrów stylem motylkowym kobiet, dekoracja, 10 lat i młodsi, trzecie miejsce Julia Bomba, UKS Dragon Będzin. Czas brązowej medalistki 2 minuty 6 sekund i 99 setnych. Zapraszamy na podium Julia Bomba, Dragon Będzin. Drugie miejsce i medal srebrny Weronika Cyran, klub pływacki Sokół Rzeszów. Weronika Cyran, jest Weronika, świetnie. A pierwsze miejsce i złoty medal Julia Lewandowska, Piranie Osielsko, minuta 35 i 92 setne, to rezultat zwycięzczyni. Seria dziewiąta, Staniszewski, Romanowski, Chowaniec, Sordyl, Zając, Gorgosz. Dziękujemy bardzo, teraz kategoria 11-12 lat. Trzecie miejsce Zuzanna Łukasik, UKS Jedynka Łazy, minuta 21 i 89 setnych.
Drugie miejsce Maja Drzewiecka, Park Wodny Tarnowskie Góry, minuta 20 i 88 setnych. A pierwsze miejsce i złoty medal wywalczyła Natalia Jakubczyk, Cesir Moznobrowa Górnicza. Rezultat zwyciężczyni to 1 minuta 17 i 20 setnych. Dziękujemy bardzo. I seria 10. Kowalczyk, Rynkiewicz, poprawa Matyjasek, Ciastoń, Szczęch. A w kategorii 13-14 lat trzecie miejsce wywalczyła Flavia Kamzol, Fala Niepołomice, minuta 6 i 56 setnych. Drugie miejsce medal srebrny Gabriela Gorczyca, Solne Miasto Wieliczka, minuta 6 i 30 setnych. A pierwsze miejsce i swój kolejny złoty medal Alicja Miłek, Solne Miasto Wieliczka, która wynikiem minuta 6 i 7 ustanowiła nowy rekord Pucharu Silesia w tej kategorii wiekowej. Dziękujemy bardzo i w kategorii 15-16 lat trzecie miejsce Weronika Fira, Secret Divice, minuta 12 i 38 setnych. Drugie miejsce medal srebrny Gabriela Przybyła, jedynka Łazy, minuta 11 i 42 setne. A pierwsze miejsce i złoty medal Edyta Czech, Pałac Młodzieży Katowice, czas zwyciężczyni to 1 minuta 9 i 6 setnych. Jeszcze raz gratulacje dla dziewcząt, dla waszych trenerów. I dziękujemy bardzo. A my zakończyliśmy już poranne eliminacje, poranny blok zawodów, także dziękujemy bardzo. Za chwilę jeszcze odbędzie się prawdopodobnie dekoracja za 100 metrów motylkowym chłopców. A ja jeszcze przeczytam finalistki 100 metrów stylem motylkowym kobiet. Paulina Peda, Paula Żukowska, Alicja Miłek, Gabriela Gorczyca, Marta Kasprowicz i Flavia Kamzol to są finalistki 100 metrów motylkowym. Rezerwowa zawodniczka to Jessica Pawłowska. Natomiast z konkurencji 200 metrów stylem dowolnym mężczyzn wycofany został Sebastian Ciastoń, a więc na jego miejsce, nie na jego miejsce, do finału wchodzi Maksymilian Cerlich, AZS AWF Katowice.
Słuchajcie, jeszcze raz. Dekoracja 100 delfinem za chwilkę, także chłopcy, czekajcie jeszcze oczywiście na dekorację. Dekoracja za 100 metrów stylem motylkowym mężczyzn odbędzie się za około 5 minut, także czekajcie jeszcze, czekajcie.